Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Fopremier. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę z filmem, w związku z tym, że czas bardzo szybko leci, to dzisiaj przychodzę z filmem o takich perfumach, które nadają się na prezent, które są bardzo popularne i biją rekordy. Już ci, co lubią wcześniej właśnie nabyć wszystkie prezenty, są właśnie bardzo dobrze sprzedawane. I dzisiaj przychodzę właśnie z takim rankingiem, słuchajcie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał i zostańcie koniecznie ze mną. W prowadzeniu w intro. Dzisiejszy odcinek jest o takich topowych perfumach, których poszukujemy na prezenty. Zostało już niewiele czasu, znaczy w sumie jeszcze 2 miesiące, jakby nie było. No ale już niektórzy właśnie grupują prezenty dla najbliższych, dla właśnie tu kobiet. I ja przychodzę dzisiaj właśnie z takim rankingiem, słuchajcie, co bije rekordy popularności właśnie tutaj u mnie, gdzie ja pracuję, gdzie widzę właśnie natłok ludzi, którzy kupują te perfumy. I nie będziecie zaskoczone, bo ten ranking, ja bym powiedziała, nie zmienia się bardzo, jeśli chodzi o zeszły rok. I na pewno więcej ludzi świadomych, co jest najbardziej sprzedawane, co jest najbardziej popularne, albo takie perfumy, które zawsze trafimy w dziesiątkę, bo są takie. I tak sobie postanowiłam, przeglądając właśnie takie rankingi, a też patrząc na takie jakby moje własne odczucia, widząc, co klienci kupują w moim sklepie, postanowiłam właśnie przygotować taki odcinek. No i tak jak już wspomniałam, niektóre perfumy nie będą tu dla Was jakimś zdziwieniem, bo wydaje mi się, że w Polsce one są bardzo popularne, ogólnie są na świecie bardzo popularne. Pierwszym takim zapachem, słuchajcie, ja nie jestem zdziwiona, naprawdę nie jestem zdziwiona, bo widzę, że dużo kobiet kupujących samych dla siebie ten zapach wybiera, także nie dziwota, że i mężczyźni, i wszystkie osoby, które kupują dla najbliższych, wybierają ten zapach, a mianowicie mowa jest o Lancôme La Vie Est Belle, czyli Życie jest piękne. Ja mam tu wersję Eclat, ona jest troszeczkę według mnie bardziej przesłodzona, trochę zabija tą pierwszą przepiękną taką nutę właśnie tutaj tej porzeczki, którą ja osobiście bardzo lubiłam i lubię, i oczywiście tej świeżej gruszki, ale jest to taki trochę pralinkowy, waniliowy, patchoulowy zapach z jaśminem i z kwiatem pomarańczy. I słuchajcie, naprawdę widzę cały czas wielkie zainteresowanie tym zapachem, mimo że ten zapach jest na rynku już od 2012. Ja wiem, że powstało dużo takich jakby reminiscencji, może nie reminiscencji, ale właśnie wersji tego zapachu, bo jest Laos, jest tutaj wersja Eclat, Solar mi się najmniej podobała właśnie, któraś z tych najnowszych odsłon. Natomiast ten zapach ma taki urok, taki ogon, taką super projekcję i tak dobrze czujemy się w otoczeniu osoby, która używa ten zapach, że nie dziwota, że on jest stale w rankingu jak najwyżej i na pewno zawsze traficie w gust danej osoby, tak wydaje mi się, 99% właśnie z tym zapachem. Następnym zapachem, z którym przychodzę, też nie powinniście być zdziwione, jest mianowicie Miss Dior. Ja tu przyniosłam Absolutely Blooming z tą piękną różą damasteńską, z tą piękną tutaj peonią i różą z gras, a także z białym piżmem, słuchajcie, i taką piękną, ja bym powiedziała, szampańską, bo ona mi przypomina taki, przypominają mi te perfumy właśnie taki szampański klimat, tak, bym powiedziała, właśnie taki klimat. One są bardzo bogate, bardzo, bym powiedziała, intensywnie. Ja wiem, że wyszedł zapach Miss Dior Eau de Parfum nowa. Ja widzę, że jest duży natłok ludzi pytających o ten zapach i chcących go kupić. Mnie się on nie podoba, on się u mnie bardzo brzydko utlenia i w ogóle nie jest ta projekcja taka nadzwyczajna. Natomiast cały czas ten zapach bije rekordy, tak samo jak dla bardziej romantycznych tutaj osób Blooming Bouquet. Absolutely Blooming jest nadal na
w takiej ścisłej czołówce. Ten zapach jest dla kobiety bardziej takiej charyzmatycznej, wyrafinowanej, bym powiedziała, i cieszącej się życiem. La Visible jest może bardziej takim romantycznym, ale tak jak mówię, zawsze kupując ten zapach, zwłaszcza mężczyźni trafią w tą dziesiątkę. Tym zapachem, słuchajcie, następną taką propozycją, która jest ciągle w rankingach, ja mam tu wersję właśnie w tej brokatowej szpilce, jest Caroline Herrera Good Girl z pięknym tym kawowym, słuchajcie, niesamowitym, pięknym kawowym aromatem, z tym bobem tonka, z jaśminem samba, przepiękna, wyrafinowana, z pazurem prezentacja. Właśnie można kupić w takiej limitowanej edycji pięknej szpilce, w takiej odsłonie, a można oczywiście zwykłej, tej takiej granatowo-czarnej. Ta linia jest bardzo rozwinięcie, widziałam nawet body lotion, widziałam nawet chyba szampon czy coś takiego gdzieś tam na półkach, nawet na duty free. Także dla kobiety wyrafinowanej takie perfumy z pazurem, troszeczkę orientalne, dla amatorek kawy, dlaczego nie jestem właśnie taką, powiedziałabym, koneserką nawet kawy, uwielbiam kawę, może nie za mocną, ale w takim podaniu czemu nie, nadal ten zapach cieszy się ogromnym pożądaniem, ogromną popularnością, no i ze względu też na tą piękną szpilkę, na każdy prezent, na to prezent pod choinkę nadaje się jak najbardziej. Już Wam recenzowałam, moi drodzy, ja mam tu Opium Neon, ale chodzi mi głównie o tą nową wersję Eau de Parfum Extreme. Ja mam tylko próbkę, ale przymierzam się, żeby właśnie dostać sobie tutaj ściągę, przyszykowałam, bo ten zapach jest bardzo stary, z 1977, pierwsza wersja oczywiście, to miała być taka wersja, żeby przekraczać granice, robić to, co się chce, taka właśnie inspirująca, natomiast ten nowy zapach jest bardzo taki kawowy, z białymi kwiatami, z paczulą i wanilią, słuchajcie, mnie się bardzo podoba, ja wiem, że są różne tutaj na forach opinie, niektórzy uważają, że to projekcja jest niefajna w porównaniu z Opium, Black Opium. Nie jest to tak trwała wersja, natomiast na mnie ona jest bardzo trwała, bardzo nietypowy, ja widzę duże zainteresowanie kobiet. Nie przyniosłam tutaj jeszcze Libre, myślałam właśnie, żeby umieścić w tym rankingu, bo Libre cieszy się ogromnym tutaj pozytywnym odbiorem i widzę, że koleżanki z YSL sprzedają je w dużych ilościach. Natomiast ja przyniosłam ten bardzo uwodzący, piękny, cudowny zapach, aż sobie psiknę, słuchajcie, z taką świeżą nutą pierwszą, a później niesamowicie pięknym wykończeniem, eleganckim. Nadal jest to zapach właśnie taki z pazurem, przekraczający właśnie tutaj te bondary, czyli te, tą naszą strefę takiego bezpieczeństwa, żeby osiągnąć coś w życiu, żeby mieć taką inspirację i być zainspirowanym. Także jak najbardziej jest on w rankingach, polecam na prezent dla dynamicznych kobiet albo dla takich, co chcą właśnie taki zapach z pazurem, nietypowy, bardzo charyzmatyczny, ja bym powiedziała sophisticated, żeby przyciągnąć tutaj też atencję. Kolejny zapach, który sobie tu przyniosłam, przygotowałam, jego nie mam w pełnej odsłonie, ale to jest Tom Ford Rose Prick. Ja uważam, że to jest zapach, który cieszy się dużą popularnością. Oczywiście są inne zapachy Tomiego Forda, które mogłabym przyjąć, jak Black Orchid, natomiast Rose Prick z 2020 roku z taką nutką właśnie róży majowej bułgarskiej, tureckiej, połączenie z paczulą i bobem tonka, ale też tumerykiem i specjalnym pieprzem, słuchajcie, on jest właśnie taki pieprzowy, konkretny, przepiękny, charyzmatyczny, niezwykle ostry, dynamiczny i widzę, że cieszy się dużą właśnie popularnością i to jest taki trafiony zapach dla osoby charyzmatycznej, uwielbiającej trochę takie orientalne i niecodzienne zapachy. On jest cały czas w rankingach Tommy Forda. Ja Wam kiedyś pokazywałam jeszcze inne, tutaj ten Bitter Peach bodaj ona się nazywała i też jest fajna, ale ja uważam, że on jest na tyle wyrafinowany, na tyle specyficzny i widzę, że kobiety bardziej chętnie sięgają właśnie po ten zapach, także ja Wam gorąco polecam i on jest sprawdzonym zapachem właśnie takich ciągle w takim top 5 ścisłych, takich trochę
mniej popularnych, niszowych perfum, aczkolwiek nie mogłam powiedzieć, że Tom Ford jest bardzo niszowy, bo są inne perfumy, które są mniej znane i są właśnie takie ekskluzywne, ale ten zapach do takich należy, także on jest u mnie właśnie nadal w top 5 w takich perfumach, które świetnie się sprawdzą na prezent. No i oczywiście muszę zakończyć ten ranking, on by trwał nawet... Przygotowałam sobie tu więcej perfum, ale nie będę już Was zamnucać. Chciałabym poznać też Wasze tutaj opinie i propozycje. Ten zapach świeżo orientalny nie może go zabraknąć. Słuchajcie, nie może. Ja wiem, że są hejterzy i osoby, które uwielbiają ten zapach, a więc Coco Mademoiselle, tu z jaśminem, z różą, z kwiatem mandarynki, oczywiście za nim stoi prześwietny Jacques Polsch, z grapefruitem, vetiverem i tu piżmem. Słuchajcie, niesamowity, zawsze na topie, zawsze kupowany obok Chanel No. 5 zapach, ale ja widzę, że ten i zapach męski Bloom cieszy się największą popularnością. Jakby ten Canter Chanel jest okupowany, to stoisko i zawsze ten zapach wygrywa, także nie mogłoby w moim rankingu zabraknąć tego zapachu. Ja sobie przyniosłam, słuchajcie, oczywiście tutaj Lady Million, która też jest bardzo popularna. Też przyniosłam sobie tu z Jo Malone Poppy and Barley, który jest bardzo popularny. Ja widzę, że Jo Malone w ogóle tu w UK cieszy się ogromną, ogromną popularnością. Te zapachy sprzedawane są na tony. Ja Wam tłumaczyłam, jeżeli ktoś nie oglądał tego odcinka, zapraszam Was do odcinka o Jo Malone, gdzie przedstawiam, jak je aplikować, dlaczego one cieszą się popularnością, czy są warte w ogóle swojej ceny, ale to lajerowanie ma sens, tak samo jak Wam przedstawiłam tutaj Erin, perfumy Erin, które mam nadzieję, że jeśli zechcecie, pokażę Wam w specjalnym odcinku też, bo uważam, że to są perfumy świetnej klasy. Może nie są aż takie trwałe wszystkie, ale są takie perełki, które naprawdę ta projekcja jest niesamowita, trwałość jest niesamowita. I kończąc już dzisiejszy odcinek, bardzo chętnie chciałabym poznać, słuchajcie, Wasze tu propozycje, co Wy może z polskiego rynku zauważyłyście takie top 5. Ja Wam przedstawiłam to, co tutaj że w UK się bardziej sprzedaje w mojej perfumerii i ogólnie tak na rynku światowym. Na dzisiaj żegnam Was, zapraszam koniecznie do subskrybowania mojego kanału, kochani, do lajkowania i do szerowania oczywiście i komentowania. No i chętnie tu będę widziała też lajki, bo wtedy YouTube bardziej promuje też kanał. Bardzo chciała, żeby jakby mój kanał po tylu latach istnienia nadal istniał, miał się dobrze i Was tu przybywało. Także życzę Was miłego dnia, do zobaczenia, pa, pa.